Jest tam kto? Nie zmuszaj mnie do przeszukania całego terenu. Nie mam na to czasu. Zdawało mi się? Nie, na pewno nie. Ciekawe, kto to był. Coś tu jest nie tak. Ciekawe, co to właściwie jest. Co to za zwłoka? Miałam zrobić wywiad z Shanianem parę godzin temu. Tymczasem już południe, a po nim ani śladu. Nie ma co. Śpiewak z północy potwierdza swoją reputację diwy. Nie przyjmuję gości od czasu tego incydentu z dziennikarzem Karnaka Gazet. Jakiego incydentu? Co ty, nie czytasz gazet? Możliwe, żeby to były błękitno-szczęki oszluzy. Prędzej skorupniki rzeczne. Muszę się skupić na obowiązku, zapomnieć o tym pocałunku. O, ten pocałunek. Thank you.
Witaj. Służę dyskretnie. Rozejrzyj się. Ceny odzwierciedlają najwyższą jakość oferowanych towarów. Dobra transakcja. Że nie muszę pakować. Jeśli chcesz trochę zarobić, zerknij na ogłoszenia, które wywieszają tu ludzie. Teraz chociaż jestem w dobrej dzielnicy, a pewnego dnia otworzę porządny sklep na Rakeza Avenue. Do zobaczenia. Pamiętaj o nas. Miło cię znowu widzieć. Uciekać i zlegać. Śliski świecący.
ale nikt mnie nie chce słuchać. Idę do domu i trochę odpocznę. Jeśli uda mi się przetrwać tę zmianę, pójdę i wypiję kubek czegoś dobrego w pubie. Na pewno wrócę do siebie. Co za paskudna wełna. Wszystko mnie swędzi. Czemu nie mogę nosić zwykłego ubrania? Mówiła, że jeszcze 2 miesiące, a potem go zostawi. Mogę poczekać. Żeby ta klapa była zamknięta. Nie chcę w nią wpaść w trakcie przemówienia. Słyszałeś pana Jacobiego. Zamknijże tę cholerną klapę. Tak jest. Mieszkańcy Karnaki. Jestem tu, by żądać odrzucenia uchwały o odzyskiwaniu porzuconych grobowców i cmentarzysk. Ekshumacje świadczą o braku szacunku dla zmarłych i niosą wstyd żyjącym. Chcielibyście, by wasi bliscy... Ekshumacje świadczą o braku szacunku dla zmarłych i... gdzie ten Winston z papierami? Ekshumacje. Straszna rzecz, te ekshumacje. Zaraz. Chyba wiem.
Mieszkańcy Karnaki, jesteśmy tu, by przemówić w imieniu tych, którzy mówić już nie mogą. Każdy zniszczony grób i wymazane z naszych cmentarzy imię sprawiają, że w pustce rozlega się niemy krzyk. Chcielibyście, by wasi bliscy... Jest to śmierdzi. Nie, tak chcesz. Powinienem rozpocząć od historyjki o zniszczonym całunie Martina Milaro. Drodzy mieszkańcy Karnaki, ukochani mieszkańcy Karnaki. Pan zmarli się, są przenoszeni. Wędrujące duchy patrzą na nas, drodzy mieszkańcy Karnaki. A nie, to może wystraszyć słuchaczy. Mieszkańcy Karnaki. Jestem tu, by żądać odrzucenia uchwały o odzyskiwaniu porzuconych grobowców i cmentarzy. Ekshumacje świadczą o braku szacunku dla zmarłych i niosą wstyd żyjącym. Chcielibyście, by wasi bliscy... Nie, to nie tak. Ekshumacje świadczą o braku szacunku dla zmarłych i... Ekshumacje świadczą o braku szacunku dla zmarłych i... Tak, gdzie ten miejsce umiera? Mieszkańcy Karnaki, jesteśmy tu, by przemówić w imieniu tych, którzy mówić już nie mogą. Każdy zniszczony grób i wymazane z naszych cmentarzy imię sprawiają, że w pustce rozlega się niemy krzyk. Chcielibyście, by wasi bliscy... Mieszkańcy Karnaki. Ukochani mieszkańcy Karnaki. Zmarli się przez... Są przenoszeni. Wędrujące duchy patrzą na nas. Drodzy mieszkańcy Karnaki. A nie, to może wystraszyć słuchaczy. Mieszkańcy Karnaki. Jestem tu, by żądać odrzucenia uchwały o odzyskiwaniu porzuconych grobowców i cmentarzysk. Ekshumacje świadczą o braku szacunku dla zmarłych i niosą wstyd żyjącym. Chcielibyście, by wasi bliscy... Nie, to nie tak. Ekshumacje świadczą o braku szacunku dla zmarłych i... Ekshumacje świadczą o braku szacunku dla zmarłych i... Ach, gdzie ten Winstead z papierami? Gdy przyjdzie, muszę mu dać klucz do domu, żeby przyniósł mi inny płaszcz. Ten jest brud. Ekshumacje. Straszna rzecz. Zaraz. Chyba wiem. Mieszkańcy Karnaki.
Jesteśmy tu, by przemówić w imieniu tych, którzy mówić już nie mogą. Każdy zniszczony grób i wymazane z naszych cmentarzy imię sprawiają, że w pustce rozlega się niemy krzyk. Chcielibyście, by wasi bliscy... Może ten dowcip po sztucznych zębach? Nie, odpada. Żartowanie ze zmarłych to... straszną opowieść... coś za szybą. Urzekająco zło. Nie, no... Co ja wymyślam? Mieszkańcy Karnaki. Nie. Drodzy mieszkańcy Karnaki. Ukochani mieszkańcy Karnaki. Zmarli się są przenoszeni. Wędrujące duchy patrzą na nas, drodzy mieszkańcy Karnaki. A nie, to już strasznie słuchacze. Mieszkańcy Dam prośbę o nowy przydział butów i co dostaję? Skarpetę. Jedną bezużyteczną skarpetę. Moje krucie nie były gdzie trzeba. Co się jeszcze stanie? Gdzie się ukrywasz? Boisz się? Dla ciebie to już... Łączysz do niego w pustce. Dopilnuję tego. Nie mam nastroju na zabawy. Pokaż się.
Bądźcie ostrożni, chłopcy! Co? Niech pustka...